Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, witam te osoby, które są tutaj od dawna, które też bardzo często się udzielają na kanale. Jest to zawsze bardzo miłe czytać Wasze komentarze, także wiadomości prywatne, których sporo wysyłacie. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Witam osoby nowe na kanale. Oczywiście zachęcam do tego, żeby subskrybować mój kanał, jeżeli podobają Wam się treści tutaj zawarte, wnosi to jakąś wartość do Waszego życia, dlatego że dokonując subskrypcji będziecie cały czas na bieżąco, będziecie po prostu na bieżąco informowani o wszystkim, co się tutaj pojawia, pokazuje na kanale. Jeżeli film będzie Wam się podobał, poproszę również o łapkę w górę. Jeżeli chcecie, możecie pozostawić jakiś komentarz, jakiś ślad po sobie. Również będzie mi z tego tytułu niezmiernie miło. Temat dzisiejszy, wieczorny, temat weekendowy, jaki będzie kierunek przemian u mnie w 2021 roku. Dokąd będę podążać, jaki kierunek tutaj będę sobie wyznaczać. To chodzi tylko o jakieś takie ukierunkowanie się, czyli bardzo takie ogólne, powierzchowne patrzenie na energię, bo wiadomo, że to są tylko i wyłącznie właśnie pewne takie prądy, wokół których my będziemy oscylować, natomiast bez jakichś takich już konkretów. Ale ważne jest to, żeby przynajmniej częściowo wiedzieć, w jakim kierunku popłyniemy, a właściwie w jakim kierunku pojedziemy, bo mam dzisiaj dla Was dwie opcje do wyboru. To jest opcja pierwsza i to jest opcja druga. Zazwyczaj tych opcji jest więcej. Tutaj postanowiłam, że dwie wystarczą. Po prostu takie dwie zabytkowe, można powiedzieć, pocztówki z zabytkowymi, pięknymi środkami lokomocji. Więc wybierajcie sobie spośród nich, dokąd zajedziemy, jakie prądy nas tutaj poniosą w roku 2021. Głównie chodzi o ukierunkowanie się, na co będziemy właśnie ukierunkowywać swoją uwagę, swoje działanie w roku 2021. To jest opcja numer jeden, a to jest opcja numer dwa. Myślę, że obrazki na tyle się między sobą różnią, że stosunkowo łatwo jest wybrać. Wybieramy oczywiście intuicyjnie to, co nas przyciągnęło w pierwszej kolejności. Ja pozwolę sobie te obrazki zostawić, natomiast zajmę się kartami. Te obrazki właściwie mogą tutaj być przez cały czas, mogą nam towarzyszyć, mogą tutaj po prostu sobie leżeć. I do każdego obrazka wylosuję po trzy karty. Pierwsza karta to będzie właśnie ogólny kierunek przemian w roku 2021. Nasz ogólny kierunek przemian, nasz ogólny kierunek przemian w roku 2021. To będzie opcja 1 i tutaj pod spodem będzie opcja 2. Nasz ogólny kierunek przemian, ogólny kierunek przemian. Teraz wylosujemy sobie z innej talii tak zwany wątek poboczny. Tak zwany wątek poboczny do jednej i do drugiej opcji. Tak zwany wątek poboczny. Tak zwany wątek poboczny do jednej i do drugiej opcji. Tak zwany wątek poboczny. Zobaczmy, wątek poboczny, tak zwany wątek poboczny, opcja 1 i opcja numer 2, tak zwany wątek poboczny. I z trzeciej talii wylosujemy sobie również kartę i ta karta będzie oznaczała rezultaty, jakie możemy tutaj uzyskać w związku z ukierunkowaniem się. Rezultaty, jakie możemy uzyskać w związku z ukierunkowaniem się. Rezultaty, jakie możemy uzyskać w związku z ukierunkowaniem się. Rezultaty, jakie możemy uzyskać.
Oczywiście zachęcam serdecznie i zapraszam wszystkie osoby, które potrzebują czytania indywidualnego tylko dla siebie. Obecnie horoskopy roczne na najbliższych 12 miesięcy bądź stricte na rok 2021 dostępne są dla Was w cenach promocyjnych, także serdecznie zapraszam do kontaktu. Mail oczywiście do mnie zawsze macie w opisie pod filmem. Ja sobie pozwolę może zrobić w ten sposób, że to, co tutaj wypadło, po prostu sobie ściągnę na dół i zaczniemy od tej opcji numer 1. A może to niech zostanie, niech sobie będą obie opcje. Zaczniemy od tego oto busika. Ogólny Wasz kierunek przemian w roku 2021. Zmiana światopoglądowa, pozostawianie za sobą w tyle wszystkiego tego, co utopiło się w pewnej powodzi rzeczy, co zaciemniało nam obraz sytuacji, co powodowało jakiś tłok w naszym życiu, ale tłok bezproduktywny, co było takim obciążeniem energetycznym, a może i fizycznym, co było w pewien sposób nadmiarem w naszym życiu. Odpływanie ku nowym lądom, ku niezbadanym obszarom, nowe kierunki zawodowe, dla niektórych przebranżowienie się, dla niektórych zmiana formy, zmiana organizacji pracy, z pracy etatowej na działalność, z działalności indywidualnej na spółkę, ze spółki na etat, ze spółki na działalność jednoosobową, różne konfiguracje. Zmieniamy swoje otoczenie, zmieniamy również nasze miejsce zamieszkania nierzadko. Czasem wiąże się to z pewnym rodzajem nostalgii, opuszczenie takiego swojego ciepłego kąta, chociaż wiemy, że nic dobrego już nas tam nie czeka, ale czasami po prostu jest to siła przywiązania, która tutaj każe uronić łzę po opuszczanym miejscu czy opuszczanej sytuacji. Niemniej jednak płyniemy z prądem. Ten kierunek zmian jest w pewien sposób taki może i przypadkowy, to znaczy wiemy, że przypadków nie ma, ale możemy tutaj dać się ponieść tej fali na zasadzie, gdzie mnie oczy poniosą, gdzie mnie ten prąd poniesie, gdzie mnie wiatr zawieje, tam po prostu się zjawię, tam po prostu zbuduję swoje nowe życie. Zmiana myślenia. Odrzucenie tego, co do tej pory było takimi sztywnymi konstruktami myślowymi, nierzadko przejmowanymi od innych, nierzadko przejmowanymi od członków naszej rodziny, bo ojciec tak robił, dziad tak robił, z dziada pradziada tradycje, z dziada pradziada schematy. W linii żeńskiej również powielane pewne kategorie myślowe, pewne przekonania o świecie. To wszystko zostaje daleko za nami. Ten prąd zmian, który tutaj nadciąga, jest w pewien sposób nieunikniony. To od nas zależy, czy poddamy się tej zmianie i przejdziemy ją łagodnie, czy też po prostu będziemy dryfować po wzburzonym morzu, pełnym błyskawic i sztormów. To jest ogólny Wasz kierunek przemian. Jakie będą efekty takie poboczne? Koło fortuny. Zataczanie kręgów jak kamień rzucany na wodę. Tak mi się właśnie teraz skojarzyło. Jak rzucamy kamień, to tworzy się taka obręcz i coraz to nowe obręcze, tak rozchodzące się od środka do zewnątrz. Takie po prostu obręcze, które gdzieś tam za chwileczkę znikają, ale tworzą takie właśnie wrażenie jakby takich otoczek dookoła kamienia. Koło fortuny to karta karmiczna, zamykanie pewnych rozdziałów, zamykanie się na pewnych ludzi, zyskiwanie nowego oddechu. Mamy takie wrażenie tutaj, że ta zmiana nas wciąga dosłownie, że jesteśmy w jakimś takim kołowrotku, nie jesteśmy w stanie z tego się wyzwolić, zwłaszcza wtedy, kiedy pozwolimy właśnie sobie na płynięcie z prądem, że to nas wciąga, że wciąga nas jakiś silny nurt, że za chwilę możemy się dosłownie utopić w tej wodzie, ale to są tylko pozory.
bo wychodzimy z tego zupełnie nowymi osobami i pewne nasze poglądy muszą siłą rzeczy zostać przemielone, muszą zostać wyobracane przez to koło. To jak w takiej potężnej machinie, jak w takim perpetuum mobile. Nasze życie będzie tutaj podlegało też wielu okolicznościom losowym. Dlatego wcześniej mówiłam o pewnych przypadkowych, w cudzysłowie przypadkowych, dążeniach. Koło fortuny to także rozliczanie się. Rozliczanie się z sytuacjami karmicznymi, z sytuacjami, które nam ciążyły, podsumowania, zostawianie tego, co skończone, tego, co już nie daje nic nowego. Daje tylko i wyłącznie te same powtarzalne sytuacje i schematy. Do czego nas to doprowadzi? Do czego nas to doprowadzi? Do budowania monumentalnych budowli w naszym życiu. Dosłownie dla wielu widzę po prostu własny dom. Własny dom, stawiany nawet i własnymi rękoma, nawet i po prostu własnym sumptem, przy bardzo dużym nakładzie pracy, robiony od podstaw. Własny dom jako budynek, jako fizyczne miejsce, do którego możemy się przenieść. Ale także własny dom jako azyl, jako strefa bezpieczeństwa. Może być taki dom w sobie, taki dom wewnętrzny, który budujemy tutaj, pracując przede wszystkim nad swoją odwagą, nad swoim podejściem do świata, do życia, do ludzi. Stajemy się też ludźmi o takiej żelaznej woli. Stajemy się ludźmi, którzy mogą być gdzieś tam rzucani w tej łódeczce na wiatr, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie to przetrwać. Nic nas tutaj nie będzie w stanie już poruszyć. Można powiedzieć, że te doświadczenia, które będą się wiązały z rozpadem pewnych naszych takich obecnie istniejących, skostniałych form w naszym życiu, one nas umocnią. One sprawią, że będziemy mogli rzeczywiście powiedzieć: wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu. Że będziemy mogli położyć takie podwaliny pod swoje przyszłe życie. Tu jest wytężona praca, ale tu jest zabezpieczenie materialne, zabezpieczenie też takie mentalne, komfort, strefa bezpieczeństwa, budowana zupełnie gdzie indziej, budowana z zupełnie innych materiałów. To nie tam, gdzie jesteś, jest to twoje miejsce, gdzie możesz poczuć się komfortowo. Ja myślę, że ty już to wiesz, że tutaj, gdzie jesteś, w tym miejscu, w którym jesteś, w tym obszarze, w którym działasz, nigdy nie poczujesz się pewnie, nigdy nie poczujesz się na swoim gruncie, nigdy nie poczujesz się spełniony, zadowolony i przede wszystkim bezpieczny. Więc wyruszysz w nową podróż, która da ci po prostu poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Nie takie iluzoryczne jak teraz. Da ci po prostu zupełną odmianę twojego losu. Zupełną odmianę, jeśli chodzi o twoje wartości wyznawane w życiu. To jest opcja numer jeden. I przechodzimy do opcji numer dwa. Może ja to sprzątnę, żeby nam to gdzieś tam nie przeszkadzało. Nie zaciemniało sytuacji. I zobaczmy. Opcja numer dwa. Ogólny wasz kierunek zmian. Karta Słońca. Ciągną pszczoły do miodu. Plaster miodu. Wy w centrum. Wasza męska energia. To wy się stajecie tym takim przysłowiowym plastrem miodu, który staje się lepem na innych ludzi, na również pozytywne okoliczności, sytuacje. Całą swoją wewnętrzną słodycz, kiedy wystawimy na światło dnia i pozwolimy sobie lśnić pełnym blaskiem, będziemy przyciągać więcej blasku do swojego życia. To jest bardzo silna energia męska, energia działania, która, tak jak na przykład rośliny na wiosnę, budzi nas tutaj z pewnego letargu. I my już wiemy, co należy robić. Po prostu przychodzi taki moment, taka chwila, być może to będzie przejście ze starego roku do nowego, kiedy właśnie podejmujemy różne życiowe wyzwania, tak zwane postanowienia noworoczne, i może wtedy właśnie to wam przyniesie jakiś rodzaj odwagi, wręcz brawury, pewności, że cokolwiek sobie wymyślicie, będzie waszym. Dlatego właśnie, że jesteście w stanie przyciągnąć do waszego życia ludzi i sytuacje, które wam w tym pomogą.
Tutaj jest takie, ja widzę w tej karcie takie świadome kreowanie, świadome przekonanie, że to ja jestem światłem, że ja jestem centrum swojego mikrokosmosu. Niech inni robią sobie co chcą, inni mogą sobie mieć dobra, pieniądze, sławę, ale tak naprawdę ja skupiam się na sobie. To ja jestem centrum swojego wszechświata, centrum swojego mikrokosmosu. Skupiam się na swoich przymiotach, na swoich wartościach, wyodrębniam na światło dzienne moje pozytywne cechy. Nie skupiam się na słabościach, bo wiem, że to, co pozytywne we mnie, po prostu wystarczy, żeby dać mi wszystko to, czego potrzebuję. Wchodzicie w rok 2021 z wiarą i optymizmem. I to jest jakby już pierwszy krok na drodze do realizacji swoich zamierzeń. To jest bardzo ważne, żeby zyskać tutaj tę pewność siebie. Wasz kierunek zmian to jest poszukiwanie wszystkiego, co daje satysfakcję. Począwszy od życia rodzinnego, życia uczuciowego, poprzez pracę, zdrowie, poprzez komfortowe rozwiązania w waszym życiu, poprzez stawianie siebie właśnie w centrum swojego mikrokosmosu, siebie, swoich potrzeb, wyszukiwanie okazji, wyszukiwanie okoliczności, które mogą wam sprzyjać. To nie jest czekanie na okoliczności, na okazję. To jest wyszukiwanie, przyciąganie, stwarzanie sobie pozytywnych okoliczności. Bądźcie jak ten plaster miodu. Słodcy, ale jednocześnie kuszący. Tacy, powiedzmy, pożądani wręcz nawet. Pożądani jako partnerzy, pożądani jako pracownicy, jako osoby, z którymi chce się obcować, które coś wnoszą do życia innych, jako osoby przyciągające innych, przyciągające za sprawą swojego właśnie wewnętrznego światła. Wasz kierunek zmian to także budowanie wokół siebie sieci połączeń, sieci kontaktów, ludzi wspierających, swojego własnego teamu, swojej własnej drużyny, na którą zawsze będziecie mogli liczyć. Jaki jest kierunek poboczny, poboczne kierunki? Piątka mieczy. Wychodzenie ze zwątpienia, leczenie swoich kompleksów. Godzenie się też na to, bo w tej karcie mamy również taki rodzaj informacji. Godzenie się na to, co nie jest jakby, co jest poza naszą jurysdykcją, coś, na co nie mamy wpływu i rzeczy, które nie do końca będą układały się po naszej myśli, ale tu jest właśnie takie myślenie, że z racji tego, że nie mam na to wpływu, to po prostu przestaję się tym martwić. Bo co i tak mogę zrobić? Mogę tylko myśleć pozytywnie, mogę tylko nastawić się na to, co jest w moim zasięgu, mogę działać tam, w tych obszarach, które naprawdę mogę naprawić. Tam, gdzie sytuacja mi na to nie pozwala, tam, gdzie sprawa jest z góry przesądzona, tam, gdzie osiągnąłem porażkę, tam, gdzie okoliczności mi nie sprzyjają, tam, gdzie nie mam wpływu na pewne rzeczy, na przykład też na innych ludzi, odpuszczam. Po prostu tym się nie przejmuję, przestaję się przejmować tym, na co jako człowiek nie mam wpływu. I dzięki temu też rosnę w siłę. I do czego to będzie was prowadziło? Do wyjścia z iluzji waszego życia. Tutaj już nie będzie cukierkowo, nie będzie takiego słodzenia. To wy będziecie tą czystą słodyczą, ale właśnie znając smak słodyczy, będziecie potrafili odróżnić prawdziwą słodycz od takich lukrowanych słówek. Wychodzicie z jakiegoś fałszu, z zakłamania, z sytuacji, w których inni was okłamywali, w których byliście wykorzystywani, oszukiwani, manipulowani. Dłużej już na to nie pozwalacie. Zyskujecie swoją właśnie wewnętrzną moc, świecicie swoim wewnętrznym światłem. Wyostrza wam się także intuicja a propos osób, zdarzeń. Wystarczy, że spojrzycie i już wiecie, kto przyjaciel, a kto wróg. Rozprawiacie się także z błędnymi przekonaniami własnego umysłu. Wychodzicie z błędnych przekonań, z takiego samooszukiwania się. Być może były tutaj właśnie próby samooszukiwania się na zasadzie to się samo ułoży, to się wyjaśni, coś na pewno da się zrobić w tej sytuacji. To musi w końcu się wyjaśnić, ktoś musi w końcu zadziałać. Wychodzenie z tej iluzji polega na tym, że człowiek zyskuje pewność, przekonanie i świadomość, że jedyną osobą, która może zadziałać w tej sytuacji, jest on sam.
która może coś zmienić w tej sytuacji, jest on sam. Natomiast jeśli on sam nie może zmienić sytuacji, nie ma wpływu na okoliczności, to tak naprawdę również nie należy się tym przejmować. To jest to, co powiedziałam tutaj w przypadku piątki mieczy. Takie przekonanie, odrzucam wszystko to, co jest dla mnie źródłem zmartwienia, dlatego że po pierwsze te zmartwienia, które leżą w zasięgu mojej jurysdykcji, nad którymi jestem w stanie pracować, pracuję nad tym, rozświetlam to swoim światłem, działam w tej sytuacji, ale jeżeli pojawia się wyzwanie, na które ja nie mam wpływu, to po prostu odpuszczam. Odpuszczam tę sytuację, wychodzę z iluzji dotyczących innych, z manipulacji, z kłamstwa. Wychodzę także z iluzji, które sam czy sama sobie stworzyłem, wytworzyłem we własnym umyśle. Nie ma tutaj już złudzeń. W pewnym stopniu jest to troszeczkę przykre i przytłaczające, bo możemy pozbywać się złudzeń co do pewnych sytuacji i to może nas boleć, tak jak właśnie w piątce mieczy, że zdaję sobie sprawę, że nic tutaj poradzić już nie mogę, że tak po prostu jest, ale przyjmij to do wiadomości. Przyjmij to do wiadomości, bo dzięki temu nie będziesz dłużej żyć w kłamstwie. Po prostu twoja sytuacja będzie czysta, jasna i klarowna. Nawet jeżeli z początku to będzie bolało. Także u was w opcji numer 2 takie kierunki przemian. W tym kierunku jedziecie. No i cóż, zapnijcie pasy, kochani. Będzie to ostra jazda bez trzymanki. Życzę wam wszystkiego dobrego i miłego wieczoru. Do zobaczenia, pa, pa.